W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, kiedy ta morska troć bierze, w jakich miesiącach najlepiej wybrać się na morską troć, no i też troszeczkę gdzie. A dzisiaj powiemy o takich mocno czepliwych przynętach naszego kolegi Bogusława Kasaka, który no ręcznie robi woblerki bezsterowe, no co jest dosyć dużą ciekawostką pewnie dla co po niektórych, ale naprawdę mega, mega łowne. Wysypuję moje pudełko, zaczynamy! Przygotowałem sobie taki mały aparacik, którym będę Wam pokazywał taki zoom, jeżeli będziemy coś tam konkretnie rozpatrywać, jakąś małą kropeczkę, że ma jakieś duże znaczenie, no to użyję drugiego aparaciku. Słuchaj Bogusław, oprócz tego, że mamy dużo tych świecidełek, za chwilę powiemy o tym, jak je zbroić. Czy możesz określić nam no, porę roku, na przykład, że jesienią inne kolory wchodzą w grę, a wiosną, kiedy no, tej ryby jest troszeczkę więcej, inne? To jest tak, są pewne kolory, które są takie podstawowe, jak to wędkarze mówią, killery, i je trzeba zawsze mieć w pudełku. To są właśnie coś takiego jak takie pomarańczko ze złotym, o, czy właśnie czarny grzbiecik, czerwony brzuszek i też złote i zielone. Czy oliwkowo-zielone, czy właśnie takie zielony z żółtym, albo od bardziej naturalnych, takich akurat kształtu może to nie ma, ale kolory ma takie zbliżone do tubisa. No, prawie zawsze gdzieś jest akcent. Tutaj akurat ja od pewnego czasu zacząłem stosować takie trzy kropeczki jako, powiedzmy, mój znak rozpoznawczy, bo dawniej robiłem, to jest typowe, powiedzmy, takie czerwony akcent przy ogonku, czasami również z przodu daje się taki akcent, ale zamiast tego akcentu właśnie zacząłem robić czerwone kropeczki i to też się sprawdza. Można powiedzieć, niektórzy mówią, żeby zrobić im celownik, i to właśnie może być taki celownik, że ogólnie coś przypomina rybkę, coś przypomina przynętę, natomiast te trzy kropeczki powodują, a że są przy kotwiczce, no to troć może jakby pewniej się złapać. Pokazałeś nam te trzy kolory, trzy, cztery twoje ulubione woblerki bezsterowe i rozumiem, że można by było, jakby ktoś miał mały budżet, ograniczyć się tylko do tych trzech kolorów? No jest pewna taka gama kolorów podstawowych, które bardzo często się sprawdzają. Powiedz nam o wygięciu, bo mamy takie oto bardzo mocno wygięte woblerki. Mamy też takie w zasadzie no praktycznie proste. Słuchaj, oczywiście różnią się pracą w wodzie, ale czy jest jakiś no, sens na przykład zakładania tego woblerka, jak masz płytszą wodę, tego, gdzie masz, nie wiem, głębszą? Jak ty to dobierasz? Ogólnie najwięcej łowię właśnie tutaj na rozewiu, czasami orłowo, mechelinki, gdzie no, nie da się aż tak daleko wejść. Natomiast specyfika naszego wybrzeża jest taka, że trzeba daleko rzucić, bo często ta ryba jest dość daleko poza zasięgiem. Dlatego te woblery są zrobione tak, że sztelaż, obciążenie plus żywica albo poliuretanowa, albo epoksydowa, i w zasadzie cała masa woblera, ten na przykład ma około 25 gram, w wodzie on staje się przynętą około 20-gramową, co pozwala na to, że właśnie można go wolniej poprowadzić, pograć tą przynętą, wpuścić ją w opad, co trocie bardzo lubią. Przynęty wygięte, tak jak ten na przykład, znaczy w ogóle robię trzy rodzaje wygiętych, duży, średni i mały. Mówię o długościach i o wadze. I co ciekawe, najbardziej lotny jest ten średni. W zasadzie można powiedzieć, że nie różnią się pracą, bo każdy zamiata ogonkiem, tak jak to lubią trocie. Przy zatrzymaniu w pewnym momencie ściągania on migotliwie wchodzi w opad i jeden i drugi to robi. Natomiast raz ryba lubi większą przynętę, raz mniejszą. Czasami jest tak, że stosując te duże przynęty, one mają 8,5 cm. Ryba stuka, ale nie zaczepia się. Ja wtedy zakładam, albo zaraz później zakładam średnią,
że może na coś mniejszego, a jeśli nie, to zakładam małą przynętę. Powiedzmy, tu akurat są różne kolory, ale powiedzmy, jeśli stuknęła mi w coś takiego, to za chwilę założę mniejszą, albo powiedzmy, być może ma zbyt agresywną pracę. Przynęty proste też zamiatają ogonkiem, też migotliwie wpadają w opak. Przy prowadzeniu jakby schodzą łagodniej. No i tutaj jest inwencja wędkarza, no trzeba kombinować. Nie można rzucać cały czas tym samym stukami. Nie bierze. Dlaczego nie bierze? Zmieniamy, kombinujemy. Bardzo często mi się właśnie sprawdziło, że zmiana przynęty na taką samą, tylko mniejszą, albo mniej agresywnie pracującą, powoduje branie. Jakieś kluczowe kolory, od których zaczynasz zawsze? To jest tak, że powiedzmy, biorąc tą przynętę, ona jakby była węższa, to przypominałaby tubisa, bo kształtem nie przypomina, natomiast kolorami można powiedzieć, że przypomina. Ale jeśli ona jest już tej szerokości, to przypomina śledzia. I co? Mamy dwa w jednym. To jest to samo, mniej więcej. Tak jest. To jest to samo, bo powiedzmy tutaj jest troszkę akcentu żółtego. Dobra, czyli wracając do mojego pytania. Zaczynamy od tej kolorystyki tubisowej, czy jednak mimo wszystko masz jakiś taki kolor, który, no powiedzmy, że przychodzimy w dzień, nie? Jakiś tam mega poranek, jest już słońce, woda jest prześwietlona. Co robimy? Może inaczej. Zaczynamy, jak jeszcze nie ma słońca. I woda nie jest prześwietlona. Wtedy niekonieczne są przynęty właśnie z odblaskowe, tak jak ta ma hologram. To są przynęty z folią holograficzną w środku, te złote też, po to, żeby dawały odblaski. Natomiast rano jest to niekonieczne. Można zastosować przynętę bez tego. No to akurat wziąłem zieloną, nie? Ale może być srebrno-miedziana. A tu mamy taką srebrną typową, nie? No, tutaj mamy też, ale tutaj w tej chwili nie widać, bo jesteśmy w cieniu, nie mamy słońca. No tak, ale z drugiej strony już daje w oczach. Mieć, natomiast tu jest hologram i jeśli słońce zadziałałoby na niego, no to by dawał odblaski. Ogólnie można powiedzieć, że jestem fanem hologramu, bo jak coś się rybie zabłyszczy, to z ciekawości, to z ciekawości podpłynie. Ale bywają takie okresy, że ona na przykład przez tydzień będzie brała na przynęty oliwkowe, bo ma taką ochotę. A na przykład później sprawdzi się nie oliwka, tylko bardziej zielona. Można to porównać do wędkarzy muchowych, gdzie z tym, że tutaj powiedzmy, no ta troć ma do dyspozycji garnele, która praktycznie, nasza garnela jest mleczno-przeźroczysta prawie. Ma do dyspozycji tubisa, śledzia. Powiedzmy tam jakieś babki czy inne takie rybki, no może cierniki jeszcze. Ale mamy taką przynętę, która nie przypomina żadnego jedzenia. Marchewkę przypomina. No przypomina marchewkę z żółtym. No. Mamy taką przynętę, która nie przypomina żadnego jedzenia. Natomiast i co ciekawe, ta przynęta tutaj na rozewie i ogólnie powiedzmy rejon wschodni, rozewie, Zatoka Gdańska, mniej się sprawdza, ale jest super na zachodzie. Tam obszar Wolina jest bardzo dobry. A zacząłem robić przynęty, dlatego że przynęty firmowe, robione z żywicy czy z plastiku, zaczęły się rozlatywać. Tutaj na rozewiu jest bardzo dużo kamieni i bywało tak, że uderzenie takiej przynęty o kamień wyciągało się albo połowę okładki plastikowej, albo sam ołów z kotwiczką. Dobra, słuchajcie, świecidełek naprawdę na maksa i znowu nam odcinek wyszedł dosyć długi. Także zapraszamy Was do kolejnego odcinka, w którym to już konkretnie naprawdę skupimy się na tym, jak zbroić te przynęty. Bo ja, jak usłyszałem te metody zbrojenia tych przynęt, to tak prawdę mówiąc troszeczkę byłem w szoku, że się nie zbroi tego typu woblerki na kotwiczkę. Także na dzisiaj już damy sobie spokój i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!